Sport, Elżbieta Trześniewska, witam Państwa. Niecałe 15 minut wystarczyło piłkarzom ŁKS-u do rozprawienia się ze zniczem Pruszków. Trzy bramki zdobyte na początku spotkania przesądziły o zwycięstwie Łodzian, którzy awansowali na 11 miejsce w tabeli. Strzelecki popis ŁKS-u rozpoczął w 9 minucie meczu Adrian Świątek, pakując do siatki piłkę odbitą od poprzeczki po strzele Krzysztofa Mączyńskiego. 3 minuty później padł gol numer 2. Tym razem Łukasz Gikiewicz odebrał piłkę niemrawo interweniującemu obrońcy Znicza, a Świątek precyzyjnym strzałem nie dał szans Adrianowi Bieńkowi. Dawno nie oglądaliśmy ŁKS-u grającego z takim animuszem, wręcz tłamszącego rywali. Dużo dało nam zwycięstwo na Pogoni, gdzie taki mecz na ciężkim terenie po prostu buduje zespół. I z meczu na mecz, no myślę, że będzie zdecydowanie lepiej. No, trener Wesołowski obiecał kibicom, że ŁKS, jeszcze zobaczą dobry ŁKS. I zobaczyli. W 23 minucie Mączyński świetnym prostopadłym podaniem otworzył drogę do bramki Damianowi Nawrocikowi. Przytomny strzał między nogami bramkarza i było 3-0. Moją podstawą jest przede wszystkim dać dobrą piłkę napastnikowi. No, jak ja nie dam piłki, no to napastnik nie będzie strzelał. Także mecz jak mecz. No, chcę się oddzięczyć trenerowi, że daje mi szansę przed nas na wypożyczenie, żeby się przede wszystkim ograć i pokazać, że jestem wart gry w piłkę. Szkoda tylko, że Łodzianie zadowolili się tak wysokim prowadzeniem i całkowicie oddali pole przeciwnikowi. I tak jednak to ŁKS stworzył jedyną bramkową sytuację w drugiej połowie meczu. Być może nasi piłkarze podświadomie oszczędzali siły przed kolejnym występem. W sobotę w Zabrzu zagrają z prowadzącym w tabeli Górnikiem.